Co zrobić, gdy ktoś ukradł twoje zdjęcie lub twoje wideo lub coś, co stworzyłeś i jesteś tego pierwotnym twórcą de facto? Zależnie na jakiej podstawie prawnej będziesz dochodził swoich roszczeń, czy to będą prawa autorskie, czy jakieś inne podstawy prawne, to jest bez znaczenia. Pierwszym krokiem, który powinieneś wykonać, to przedsądowe wezwanie. Wezwanie do zaprzestania naruszeń, wezwanie do zapłaty odszkodowania, czy zadośćuczynienia na przykład. Jeżeli takie wezwanie do zaprzestania naruszeń wysłane przez adwokata, radcę prawnego, z którym współpracujesz, nie podziała, to wtedy idziemy do sądu z takim delikwentem, tak? Pamiętaj o tym, że to, co jest napisane w wezwaniu, nie jest wiążące dla ciebie. Możesz swobodnie mieć inne roszczenia.